Okej, dobra, to ja zacznę od tego, że zrobię większe literki, chyba się da. Że sobie zrobię nową apkę, która będzie Create React App. To jest po prostu to. Create React App, która po prostu będzie nową apką. I w ten sposób sobie zadziałam. Nazwę ją Create React App GitHub Action. Dobra, tworzy mi się ta apka i w międzyczasie sobie otworzę ją. Dobra, i tutaj dzieją się rzeczy. Chwilę potrwa. Spotkamy, aż to się skończy robić. No, zanim się instalnie wszystko, to chwilę potrwa. Dobra, to w międzyczasie to ja sobie wejdę na taką stronę Gitka. Zrobię nowe repozytorium i je nazwę też GitHub Actions Live. O, git. Będzie public. Yeah. Dobra. Okej, okay, mam tą łapkę. Jak to się tam zrobiło? Nie, zrobiło się. Dobra, to. No dobra, to ja bym chciał teraz tą apkę sobie od razu dodać do Gita, nie? Więc sobie to dodam. Coś tu źle zrobiłem. A weź git push origin main czy tam master, zamiast dodawać remote. A, bo Ci mam pójdzie. ten, bo mi się zrobił. Mi się zrobił na master, bo mam jeszcze tak skonfigurowanego rasistowską bita. Dobra. Ok, mam ten kod i to jest ten kod, który jest boilerplate'a Create React App. No dobra, co nam daje ten Create React App? Więc daje nam dwie rzeczy, które mnie tutaj interesują. Jedna to jest build, a druga to jest test. Ale zacznijmy po kolei. Więc to, co tutaj się dzieje, czyli jak ja wpiszę Jan Start. Nie? To się odpala Create React App, pokaże się taka apka. Kręci się kółko, w sensie kręci się logo Reacta, można się nauczyć Reacta. Jak ja sobie tam coś zmienię w tym apie, to automatycznie mi się odświeży, nie? Bo mam to zrobione. No ale tu nie uczymy się Reacta, tylko uczymy się czegoś innego. Dobra, i to, co jest teraz, tak jak powiedziałem, to, co nas interesuje, to są dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że ta apka, jak teraz wpisuje Jan Start, no to się tam odpala serwer budujący, nasłuchujący w Node, jest hot reloading i tak dalej, ale w ostateczności to, co z tej apki ma powstać, to jest statyczny plik HTML, wszystko tam potworzone
i tak dalej, więc sobie zrobimy tak, H1. Tutaj świecie. Jak to wygląda? No, witaj świecie, prawda? Jest. OK. I teraz jak ja sobie zbuduję tą apkę, wpiszę Yarn Build. No to teraz stworzyła mi się jakby cała struktura tych plików. Mam tutaj statyczny index.html, mam ten plik w static, jest ten JS, który nam się wykonał. Jak ja sobie to zaserwuję lokalnie, mam zainstalowanego serwa, to na porcie 3000 widzę coś takiego. I po co to pokazuję? No bo można z tego, bo to jest tylko na naszym komputerze, no możemy mieć za darmo coś takiego na GitHubie, na GitHub Pages. Więc muszę zrobić taką akcję, która w pierwszym punkcie jakby zbuduje, jak widać te zaszarzone katalogi są w Gitignorze, więc one nie istnieją na Gicie, więc ja sobie po prostu no, w sensie to muszę to zbudować na serwerze przez runnera i opublikować. OK, jak to działa? Więc GitHub Actions pozwala na wykonywanie różnych akcji poprzez swoje własne kontenery. Tam są runnery. Najczęściej to jest runner, znaczy nie wiem, czy najczęściej. No ja korzystam z tego runnera, który jest zbudowany na Ubuntu i w nim po prostu można wykonywać tam różne polecenia. To, co jest też fajne, to jest to, że niektóre polecenia są jakby już zaprogramowane przez innych i stworzone jako takie makra, szablony, które po prostu można wykorzystywać. Więc jak to działa? No działa to tak, że ja muszę, że jak ja stworzę plik GitHub work close i nazwa jakiejś akcji, czyli tutaj chcę nazwać tą akcję Pages, to w momencie, w którym ja jakby wykonam jakąś akcję na GitHubie, to GitHub jakby sparsuje ten plik i wykona odpowiednią reakcję. I co to jest akcja? Akcja to jest na przykład po prostu spuszowanie jakiegoś kodu, albo stworzenie merge requesta, albo opublikowanie nowej wersji, albo różne inne rzeczy. Więc generalnie to się definiuje w sposób, tu jest opisane, że mamy taki klucz w YAMLu, który nazywa się on. I teraz, jeżeli wpiszemy on push, to po prostu ta akcja wykona się tylko na pushach. Jeżeli wpiszemy on push fork, no to tylko na pushach i na forkach. I tak dalej, i tak dalej. No generalnie jakby workflow z tego można zbudować bardzo konkretny. Ja bym chciał, żeby ta cała strona mi się stworzyła na moim głównym branchu i mój główny branch to jest main. Każdą taką akcję muszę nazwać, tak? Czyli na samej górze wpisuję name. Generalnie GitHub Pages, tak? Dobra. No i generalnie to jest trochę za mało. No musimy jeszcze zdefiniować jakby, jakie akcje mają się wykonać. I to definiujemy w sekcji jobs. Nazwę to pages. Tu musimy wpisać jakby na jakim środowisku to ma się uruchamiać. Ja zawsze wpisuję Ubuntu Latest, bo też w sumie chyba najbardziej znam Ubuntu i
jest najłatwiejszy. I musimy wpisać jakby kroki. Czyli wpiszmy sobie po prostu krok, nazwijmy go cała akcja będzie się nazywać hello. OK. Gdybyśmy na Hello World nie polegli. No właśnie, może polegniemy. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Takie pytanko, jak jest 11 wiersz, tam zrobiłeś Enter, to jest celowe, czy... Bo nie wiem, czy ja mu się wtedy parkuję w sumie. W YAMLach te puste linie nie mają znaczenia. Jakby w YAMLach są ważne wcięcia. Tak jak, nie wiem, chyba w Pythonie, czy tam w innych językach. Więc same puste linie nie mają znaczenia. Chyba. Teraz zobaczymy. No dobra, wypycham ten plik. Dobra, poszedł. I co się stanie na naszym GitHubie? Jak to się nazywało? Dobra, i to jest to, co nas interesuje. To jest ten zielony ptaszek. To znaczy, że się udało. I generuj mi GitHub Pages. Jest na zielono, znaczy, że nie było błędu. I jest hello, tak? Czyli akcja Hello World nam wygenerowała hello. Dobra. Fajnie. Tak? Pytania? Ktoś coś zgłosił? Krystian napisał coś o tych pustych liniach i o tym, że można komentować linię haszem. Zgadza się. Dobra. No fajnie, mamy takie coś takiego, ale no chcielibyśmy więcej. Dobra, więc generalnie tutaj teraz musimy, to co my musimy zrobić, to jest odpalić tą akcję. Teraz nazywa się yarn build, czy npm run build. No, żeby to wykonać, to potrzebujemy mieć Node'a. Czyli wpisujemy GitHub Actions Node. Dobra, setup. No i do tego służy coś takiego, jak właśnie setup node. A tutaj dochodzimy do takiej sekcji, która nazywa się uses, i to uses to jest po prostu makra. Są stworzone jakby makra i jakby tutaj ktoś. No, w sensie, no to są reużywalne kody, nie? Jak się wpisze GitHub Actions Marketplace, to tutaj są te wszystkie akcje wpisane. I one są różne i dotyczą różnych rzeczy i różnych języków. Okej, dobra. I teraz to, co nas też interesuje, to jest akcja checkout. I akcja checkout jakby pobierze aktualny kod z tego brancha, znaczy z tego brancha albo z tego taga, czy z tego refa, na którym aktualnie pracujemy, czyli jeżeli my sobie tutaj zdefiniowaliśmy, że to się wykona tylko na branchu main, no to wiadomo, że zawsze tym branchem będzie main. I jeżeli ja sobie skopiuję te steps, tak? To jakby zastąpię to. No to teraz, dobra, to zakomentuję na razie. No to zobaczymy, co się stanie.
leci nam tu w świat. Dzieją się akcje. Jest w kolejce. In progress. Można tu podejrzeć na żywo. NPM install. To, co mi się zawsze w GitHubie podobało, to to, że to tak szybko się w sumie odpala w porównaniu, nie wiem, z Bitbucketem na przykład. No nie wiem, NPM install 20 sekund. Ja, w sensie nawet nie wykonanie, tylko doprowadzenie do tego, żeby coś zaczął robić. Dobra, no zrobiło się, mamy na zielono, tak? Czyli mamy Node'a, mamy NPM install, działa. Dobra, i co teraz potrzebujemy? No to potrzebujemy akcji pod tytułem no, zbuduj nam ten pages, nie? Czyli NPM run build. OK, i to nam zbuduje build w tym lokalnym kontekście i to będzie w katalogu build. I teraz no, cała ta akcja nie ma sensu, bo to po prostu nam zostanie. Możemy to ściągnąć i do tego służą artefakty, że możemy zapisać, że efektem tej akcji zipuj mi cały katalog i na samym końcu tutaj na dole pojawi się artefakty i ja będę mógł to ściągnąć. Ale no, nas to nie interesuje, my chcemy mieć tutaj sobie zrobić tą stronę. Więc to, co nas interesuje, to jest znowu wykorzystanie makra. I tych makr jest kilka. I ono, jak się pisze GitHub Pages, to pewnie jest kilka różnych, ja korzystam z tego. I to robimy copy w klej. Tutaj to, co się różni z tym publish dir, to u nas się nie nazywa docs, tylko nazywa się build. Dobra, popycham to. Robi się. Czekamy. O. Matrix, normalnie. Dobra, zrobiło się. Czyli co? Tu jest tak napisane, że no on to zrobił i wypchnął tą całą, ten cały wygenerowany kod, stworzył z tego nowy branch. I rzeczywiście istnieje branch GitHub Pages, w którym są te pliki ze statika. Co dalej? Wchodzimy w settings, zakładkę Pages i wybieramy, że source'em jest GitHub Pages, robimy save i za chwilę to będzie tutaj. Na razie site not found, bo tam się propagują różne rzeczy. Dobra, ale to, co od razu mogę wam pokazać, to jest to, że tu jest napisane, że site is ready to be published, at jest ten nasz URL cały. To, co potrzebujemy, to jest skopiować ten URL i dodać do homepage ten URL. Pokażę zaraz dlaczego. Tada, działa, ale nie do końca. Jakby, jak sobie wejdziemy w inspect, to będziemy mieć errory 404. Czemu? No bo on jakby patrzy na złą ścieżkę. Ta cała strona jest umieszczona w katalogu. Tak działa GitHub Pages i do momentu, do którego jakby nie podłączymy tej domeny, w sensie nie podłączymy tego do naszej domeny, co jest możliwe, ale nie będziemy tego dzisiaj robić, no to musimy wskazać, że ta strona jakby istnieje w katalogu i do tego służy właśnie ten homepage. No dobra. Dobrze. O, poleciało. I
Czekamy, czekamy. Czy może jakiś dowcip popowiedzieć? Albo nie. Dobra, to co tutaj jeszcze mogę Wam na szybko pokazać, to jest to, że każdy z tych workflowów ma możliwość generowania badża, czyli możemy sobie wygenerować coś takiego, generuj mi GitHub Pages, on też jakby się pyta, do jakiego brancha, czy default, na jakim evencie to ma w ogóle działać i eventy to są właśnie te akcje, na które my możemy reagować w GitHub Actions, i robić jakieś zadania, a no i będziemy mieć super ładnego badża, którego będziemy mogli sobie wstawić do naszego readme. Zaraz to zrobimy. No dobra, widzę, że to zadziałało, odświeżę. Teraz mamy naszą stronę. No już możemy wysyłać żonie, tam mamie i mówić, patrzcie, jakimi jesteśmy koderami. Więc no to jest pierwsza rzecz, którą możemy osiągnąć z tego GitHuba. Oczywiście ta jest dość trywialna, ale samo GitHub Pages jest o tyle fajne, że na przykład, kiedy piszemy jakąś paczkę, weźmy sobie paczkę, to jest paczka SDK. Dobra, weźmy paczka SDK. I tutaj jest paczka, która zawiera. Nie wiem, co ona zawiera. No, dokument, no jakiś software development kit z jakiegoś projektu, który jest napisany w TypeScriptie i co jest i w jaki sposób możemy teraz stworzyć dokumentację. I dokumentacja to jest te wszystkie rzeczy z TypeScripta, które są tutaj. Jakby to jest użyty TypeDoc, takie narzędzie, które jakby na podstawie interfejsów i typów z TypeScripta plus readme i tak dalej, jest w stanie jakby nam stworzyć po prostu dokumentację. Dzięki temu jakby mamy dokumentację wszystkich typów, których użyliśmy. I to jest jakby automatycznie, jest pięknie opisane, wszystko ładnie działa, w którym pliku i tak dalej. Więc to jest fajne, bo automatycznie jakby mamy pakiet SDK i mamy od razu do niego dokumentację. I to jest wszystko w jednym miejscu, za darmo, nam zapewnione przez GitHuba. Możemy też w ten sposób robić, co możemy zrobić, na przykład Swaggera w ten sposób wygenerować, tak? Że mamy na GitHub Pages. Nie, to nie działa. Tutaj. I mamy Swaggera, nie? Jest wygenerowany. No to nie jest nasz wygenerowany Swagger, to jest Pets, Swagger Pet Store. Nie wiem, czemu tak jest, ale generalnie uwierzcie mi, że da się wygenerować z własnych plików Swaggera. Dobra, i no i co jeszcze można zrobić? No głównie najłatwiej jest korzystać właśnie z tych Reactów, i które są single page applications i generują ci kod, które nie potrzebują żadnego serwera, wystarczy, że mają jakby plik HTML. Okej, dobra. Tam było coś takiego jeszcze, że oprócz tego, że Create React App dawał nam build, to jeszcze miało coś takiego jak test. No i test to jest budowany integration unit test opisany na Jeście, który po prostu możemy sobie odpalać. Dobra, no i jakby intuicyjnie nam przychodzi do głowy, że fajnie by to było odpalać sobie w Actions, żeby było widać jakby co tam się dzieje. Okej, i w jaki sposób to osiągnąć?
No właściwie w taki sam, tylko że zamiast tutaj npm run build, to wpisujemy test. Teraz tak, tak jak było widać, że jak piszę test, to to on odpala jakby watchera i on dopiero jak jakby tutaj dopiero to działa na tej zasadzie, że jak ja coś zmienię w jakimś pliku, to on dopiero to nasłuchuje i jakby działa w taki test-driven development, że jakby sprawdza na bieżąco nam testy. To nie jest coś, co nas interesuje, bo na akcjach nie ma żadnego watcha, tylko chcemy, żeby to po prostu przeszło automatycznie. I w jaki sposób możemy to osiągnąć? Więc musimy sobie stworzyć nową akcję. Ja skopiuję tą. Nazwę ją test. Albo test twój paczki. OK. No i dobra, to jest to samo. Też potrzebujemy npm install i potrzebujemy npm run test. To, co tutaj nas interesuje, już jest to, że tak naprawdę te testy powinny się wykonywać na jakby pull requestach, nie? Jakby robimy continuous integration, to tak naprawdę nas interesuje jakby dodanie nowych testów i testy regresji, żeby nasze nowe feature jakby nie zepsuły starych i żeby też nasze nowe feature były przetestowane. Okej, okay. No to w jaki sposób tutaj to osiągniemy? Więc możemy sobie dodać coś takiego, na przykład, że tutaj mamy push i branche na mainie i na pull requestach, tak? I jeszcze możemy jakby otypować te pull requesty. Assign, open, synchronize i reopen. I teraz ten kod się za każdym razem odpali, jak jest, no jak te akcje się wykonają. Bez sensu jest jakby pushować tylko na branchu main. Można na wszystkich. Nie pamiętam dokładnie, jak to się wpisywało, ale zaraz to znajdę. I to, co... Pytanko takie, jak ten można tam dodać, na przykład, żeby wszystkie spod grupy feature na przykład leciały? Tak, tak. W sensie, no można regexpów tutaj używać i... Okay. Dobra. Można labeli używać. No jakby wszystko, nie? Co tam dała mama GitHub. Dobra. Ja nie pamiętam teraz, jak to się wpisywało. Czy to się wpisywało watch all? Ktoś pamięta, jak tego gesta się odpalało? Just help. Just debug, just... Mam odpalonego helpa, ale na innym tym oknie. Kurde, już nie pamiętam, już to... A tak w ogóle to jest potrzebne, bo gdzie jest trzymana informacja o tych ewentualnych zmianach? Czy to nie jest tak, że jakby to jest na czystym środowisku i wtedy w sumie siłą rzeczy za każdym razem to przejdzie? Czy to działa jakoś inaczej może? Nie, no zaraz zrobimy jakiś test, który nie przejdzie, nie? I tak, tak, tylko chodzi mi o to, czy wiesz, o to zapisywanie się, nie? W sensie jakbyś normalny test uruchomił bez watcha, znaczy z watchem zasadniczo, to on nie mając historii chyba też się normalnie wykona, tak teraz. I za każdym razem to będzie robił, bo ta historia chyba nie będzie zapisana, jak dobrze kumam. Dobra, zobaczymy.
A tak jeszcze z ciekawości przy okazji, jakie są możliwe rezultaty testów? No, przejdzie albo nie przejdzie. Czyli skipów nie łapie, nie? Jak tam czy tamten, tego typu. Że na przykład jeżeli na przykład jakaś sytuacja wystąpiła, chcemy wrzucić skipa, że w jakiejś konkretnej sytuacji, że nam pominął ten test, bo wiemy, że na przykład on nie wypali, to trzeba byłoby ustawić go na pozytywa, tak? Nigdy nie używam skipów, więc nie wiem. Okej, dobra. Znaczy, no na pewno, nie? Da się to jakoś zrobić. Ale no, nie gadamy o Jeszcze teraz, nie? W sensie tam i tak tam wszyscy mówią, że Jess jest do dupy, że ma jakieś memory leaky i tak dalej, żeby z czegoś innego korzystać. Ja korzystam z tego Jesta tylko dlatego, że on jest w tym boilerplate'cie i no, i dlatego. Dobra, leci. A, i to nazywa się Pages ciągle. Czyli byśmy zmienić tutaj nazwę na test. To jest Pages, tests. Tak. Teraz. Dobra, i tu widać, że trochę namieszałem, ale widać też, że na tym branchu, znaczy na tym komicie test teraz lecą dwa zadania. Znaczy są jakby w kolejce. Okej. I to nam powie, że no, że te po prostu, że ten kod jest OK i że to wszystko ładnie przeszło. Dobra, leci to. Tak, to jest. Tak, no, że wszystko pięknie poszło. Dobra, to co jakby nas teraz interesuje, to jest code coverage. Chyba. Tak. Czyli czyli ja chcę, żeby mi wygenerował code coverage. To muszę odpalić ten test i collect code coverage. Chyba to się nazywa ta. To już chyba trzeba wpisać w ustawieniach Jesta i ustawienia Jesta wpisujemy w ten packet JSON. I że interesuje nas coś takiego, tak, że chcemy, żeby testy teraz odpalił wszystkie i sobie nam zrobił code coverage. Czy to zadziałało? Nie, bo jeszcze brakuje czegoś takiego. Ok, no a już się zaczynają jakieś problemy. To, co chyba nas interesuje, to jest Clover. Trzeba to. Nie działa to na tym chyba zwykłym Create React App. Trzeba by zinjektować albo jakoś inaczej to zrobić. Poszukam szybko. On tu chyba coś podpowiada na, że in your package JSON coś trzeba byłoby ten. Aha. Tak, tak, ale. A.
Zobaczymy. Tak, tu jest jakby teraz nam wpisał, jaki jest kod wszystkich plików. Czyli o ile to jest dobrze skonfigurowane, to chyba nie jest dobrze skonfigurowane. To pokazuje 0. Pewnie dlatego, że nie ma skonfigurowanego, z których plików ma pobierać jakby code coverage. Dobra. Nieistotne to jest teraz. Nie będę tego konfigurować. Myślałem, że będzie pięknie, ale nie jest. OK. Co wam pokażę? To jest to, że jak my sobie to skonfigurujemy, to automatycznie GitHub nam daje dostęp do takich narzędzi, jak na przykład CodeCov. I automatycznie on jakby pokazuje wtedy, jaki jest code coverage, jaki jest przyrost tego code coverage, które pliki mają jakby jakie pokrycie testami kodu. Że jak ja sobie wejdę do jakiegoś katalogu, to tutaj widzę, że te pliki mają 100%, a na przykład ten plik topic resource ma 85% i że te trzy linie jakby nie są pokryte, te trzy linie nie są pokryte jakby testami i to też mi jakby pokazuje w fajny sposób, że jak ja sobie zrobię jakiegoś merge requesta, może tutaj znajdę jakiegoś pull requesta, to on mi jakby pokazuje, jaka jest zmiana w tym wszystkim, że ten nowy kod jakby zwiększa totalnie code coverage o 0,11%, złożoność całego kodu zwiększa o 6% i tak dalej, i tak dalej. On jeszcze tam rysuje jakieś diagramy, tego typu rzeczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że możemy na przykład sobie dodać code climate, który nam też za darmo jakby mówi, że w tej funkcji jest kognitywna złożoność za duża, bo jest zdefiniowana, że powinno być 5, a jest 6, czyli ogólnie ten jakby jest za dużo zagnieżdżeń kodów w tym fragmencie kodu, nieważne czy to jest prawdą czy nie, chodzi o to, że jakby te wszystkie jak Code Climate, CodeCov i tak dalej, dostajemy za darmo, jeżeli używamy GitHuba i GitHub Pages i nasz projekt jest publiczny, czyli nie jest ustawiony na private. Dobra, ale jak już mamy zdefiniowany taki kod, który nam wszystko zamknę, tak, czyli który nam jakby testuje, to zobaczmy, co się stanie, jak stworzę ćwiczer i w którym ewidentnie jakby wprowadzę jakiś błąd, tak? Od razu mi wyskoczy, że jest nowy, że możesz zrobić nowy pull request. I ja stworzę nowy pull request i coś tutaj stanie. OK. Widzę, że dobrze to zdefiniowałem, bo nie generuje mi GitHub Pages, tylko robi mi testy mi paczki. I mam nadzieję, że ten test się wywali. Bo jak nie, to niedobrze. Bo ewidentnie tutaj wprowadziłem błąd. To ja przy okazji chcę zapytać o te GitHub Pages, to znaczy to można w PHP udostępnić razem z bazą danych na przykład, bo wiem, że to jakby... Nie, 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 to jest to tylko static pages, tam nie ma okay. żadnego serwera, nie, 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 to tylko... No i widać, że jakby, no, srało się, nie? Reference error, coś tam jest not defined, nie? No i to jest fajne, bo nam jakby pokazuje, że
no, że nie możemy jakby tego zmerdżować, bo jest error. I możemy sobie zablokować, że nie można jakby zmerdżować, dopóki wszystkie testy nie przejdą, albo że tylko jakby, że tylko admin może to zrobić. Dobra, co jest jeszcze fajne tutaj, to teraz jak ja to ustawię i test nie przejdzie, ale chciałbym dodać drugi test i to będzie test, który będzie nam testował coś równie fajnego, jak pierwszy, czyli zdefiniuje nam, czy nasze typy są OK. I to tutaj w tym momencie, jakby ja odpalam TypeScript, mówię mu no emit, żeby nie tworzył tych deklaracji, tylko żeby jakby sprawdzał i no i wysyłam, tak? Jakby on mi teraz sprawdza, czy wszystkie moje typy są OK. Tutaj, co jest ważne, to jest to, że ja w tym pliku test jakby zdefiniowałem dwa joby. Czyli mamy test i mamy teraz dwa testy. Test integracyjny i test typów. Boga, popchnąłem to i teraz tu powinno się pojawić, że jest nowy test, nie? TypeScript test. Dobra, ten kod nie zawiera błędów, ale co by było, gdybyśmy zdefiniowali coś takiego, że mamy funkcję. Która ma nam zwrócić sumę dwóch liczb. Tak? A zwróci nam stringa. No i TSC jakby nam mówi, nie? Że to jest to jest jakby zły kod, bo mamy funkcję, którą zdefiniowaliśmy jako z dwoma parametrami obowiązkowymi, które są numerami i która też ma zwrócić numer, a zwraca stringa. Znaczy teraz chyba on się przypieprza o to, że miałeś return wcześniej. No poprawiłem to. No. Ale fajnie, że ktoś śledzi. Dobra. Co się stanie z takim kodem. No widzieliśmy, tam było na chwilę zielono, ale teraz już nie będzie tak zielono. Teraz typ jest będzie OK, a TypeScript nie powinien. Widzisz, Marcin? Nie takie szybkie. Tak to jest, jak się przechwali. Tak, no i widać, nie, że nie działa. Na pewno jest o tyle szybsze, że za każdym razem, kiedy się wypuści jakieś zmiany, będą sprawdzone, nie? I się nie trzeba o tym myśleć. I teraz, tara, to co
To jest eksperymentalny feature, który zajebiście działa, bo mówi dokładnie w tej linii, że jest błąd, tak? Że w tej linii, że type string is not assignable to type number. I to jest zajebiste. No i to są te dwa jakby testy, które właśnie chciałem wam pokazać, to, co, z czego głównie możemy korzystać. Dobra. Więc tutaj no, mam jeszcze ten code coverage, którego nie potrafię teraz zdefiniować. On jest mieszany w liniach kodu, prawda? Ten code coverage? Słucham? On jest mieszany w liniach kodu, prawda? Nie sprawdza na gałęziach, że tak określa, ile możliwych sytuacji jest tam do zrobienia. Znaczy wiesz co, jest tak, to zależy, znaczy sam Jest jakby sam liczy code coverage, ale jeszcze robi raport w tym lconf albo w Cloverze, który wysyła na do jakichś zewnętrznych usług, jak na przykład CodeConf albo CodeClimate, albo no dużo z tego, i one jakby same analizują na podstawie tego raportu, więc czasami to się. Czyli jest szansa, że wyłapie na przykład, że metoda jest generyczna i na przykład ma 30 wejść, a nie jedno, i po jednym stwierdzi, że no mamy ten pokrycie 100%, mimo iż jest 30 możliwych wejść, powiedzmy. Nie wiem, czy Jest. Dobra. Nie wiem, czy Jest to potrafi. Okay. Wydaje mi się, że nie. Właśnie bym się zastanawiał, czy jest to, takie coś wyłapać, bo to byłoby całkiem spoko też, nie? Dobra, to tyle. Dobra, ale to zróbmy, że poprawmy to. Ja jeszcze cię, Mateusz, zareklamuję, że jak ktoś jest zainteresowany testami, to bardzo fajne rzeczy są na YouTubie zrobione przez Mateusza po godzinach i tam jest bardzo dużo o testach w JS-ie, więc mocno polecam. Wracam do tego czasami. Dobrze. Dzięki. Nie, no tam no, staram się dużo w tych testach robić. Czekamy, aż to się zrobi. Dobra, czyli jest OK. Teraz ja sobie zeskoszuję to, zmerdżuję. Nie potrzebuję już tego brancha. Wchodzę na to i powinno coś się wydarzyć. Mamy, znowu testuje nam już teraz maina i powinien nam wygenerować nową wersję jakby GitHub Pages. Ona się nie zmieni, no bo ten kod jakby nie wpływa w ogóle na warstwę prezentacji. Dobra, ale teraz co możemy dalej zrobić? No, możemy się pochwalić, że nasza apka działa. Możemy sobie stworzyć te badże. O, nie działa. Coś przestało działać. Tutaj co chciałem. Okej. Dobra, i mam te badże. I one wyglądają w ten sposób, tak? Jak sobie zmienię na mainie, sobie wejdę na swoją swoje repozytorium, swoją paczkę w GitHubie, to mogę się pochwalić. Takie badge, tak? Że generalnie. Ale ta strona w końcu działa, czy nie działa, czy badge nie działa, o co chodzi? Ona mówi tylko, że ten, że to przeszło. I okay. Teraz pytanie, czy to. To
pewno teraz się generuje w tym momencie. Tam jest cache na to zrobiony. Okej, okay. Tu jest teraz taki błąd, że taki ciekawy błąd, że GitHub Pages create React App ma wpisane swojego lintera, S-linta. I S-lint mówi tak, że dodawanie jest assign, że jest jakby zdefiniowane, ale nie jest użyte. I że tak nie może być, że tworzymy coś i tego nie używamy. Czyli musieliśmy to poprawić w ten sposób. Że tego użyjemy. Albo po prostu, że to usuniemy. Teraz już jesteśmy na branchu, który nie istnieje. Wyobraź. I chcę z tego kodu po prostu to wywalić. I dobra, i jestem hardcorem. Ejna. Tutaj właśnie powinien być błąd i domyślam się, że, że tego błędu nie ma dlatego, że te badge są w cache'u. No, jak usunąłem jakby disable cache, to teraz mi pokazuje, że jest failing, czyli że się nie wygenerowało. Czy ta strona istnieje? Tak, istnieje, bo ona jest jakby serwowana z GitHub Pages, a tamten kod po prostu się wywalił, więc nic nie wygenerował. Nic nie stworzył. To jest tutaj widać, że ostatnie zmiany są 21 minut temu. No dobrze. Testy przeszły. W sensie te testy Jesta. To, co nas najbardziej interesuje, to jest to, czy NPM build przejdzie. Ale długo. Jak rozumiem, to nie jest jakiś ogromny ten projekt, który wymaga dużych zasobów, tak z ciekawości. Bo przed chwilą zakładaliśmy od nowa. O nie, no to zbyt ogromne, dlatego. Nie, no ogromny, no widziałeś ile kodów pisałem. No coś dzisiaj. A nie, to dawno się skończyło. Się tam kręci z jakiegoś powodu. No dobra, jak teraz wejdę na tą stronę, no to jest, mamy odświeżoną. I mamy, trochę mamy TDD, trochę mamy tutaj Continuous Integration, Continuous Deployment, mamy badge, możemy się chwalić, że są skeszowane. Jak coś macie jakieś pretensje, to do GitHuba, do Microsoftu, nie do mnie, ja tylko tego używam. Czemu oni kaszują te obrazki, tego nie wiem do końca, tak silnie. No i tyle, no, minęła godzina. Chciałem wam trochę więcej pokazać, ale też mam całkiem dużo pokazań. Szkoda, że nie widać tego code coverage. Na pewno to można jakoś zrobić bez wpisywania run npm run eject. Ale no nie przygotowałem się do tego, bo się nie przygotowywałem. Jeżeli chcecie zostać jeszcze 10 minut, to wam mogę pokazać przykłady takie z życia wzięte, dość ciekawsze jeszcze. Dawaj, pokaż. Ja chętnie. Dobra, to już będzie bez live codingu. Dobrze, to pokażę wam tak. Była ta paczka SDK i ta paczka ma zdefiniowane coś takiego jak generate. I ona na podstawie, jeżeli jak ja stworzę release'a, czyli tutaj mam w release'ach numer wersji, to jak ja stworzę release'a,
to ona tworzy npm run build, który jakby tworzy paczkę, która będzie wysłana do npm-a, wersjonuje ją według tej wersji, którą ja stworzyłem i publikuje. I przez to jakby mam opublikowaną paczkę w npm-ie. Co mi to daje? To, że nie muszę ręcznie tego generować i mam zawsze jakby ten tam kod. Tak. Mam tą paczkę SDK. Mam tutaj już 73 wersje. Ostatnia wersja 0244. 0244 opublikowana 2 godziny temu. I to jest ta jakby wersja, która nas jakby interesuje. To się dzieje automatycznie. W actions, jak sobie wejdę, tutaj widać, że npm publish poszedł i wygenerował takie pliki. Jeżeli ktoś skorzysta z JavaScripta, to to wie, jak działa npm, jak działa yarn i jak działają te paczki. No i te paczki niestety trzeba publikować, trzeba zmieniać te wersje. Jakby bardzo łatwo się można rozjechać, jeżeli się tego nie robi automatycznie. I to jest już tak, że te paczki w ogóle mogą mieć zupełnie inny kod na GitHubie, a zupełnie inny kod na npm-ie. Powoduje to czasami problemy. Więc tutaj automatycznie publikujemy te paczki. No dobra, co możemy jeszcze zrobić? Możemy w trakcie akcji wygenerować jakiś kod. A tak jak tutaj mamy w API, możemy tutaj przeprowadzić testy, ale te testy nie możemy zrobić jakby code coverage tych testów, bo te testy są przeprowadzone na zewnętrznych paczkach. I tutaj nam chodzi o to, żeby zebrać taki raport, ile mamy łącznie testów z wszystkich paczek i przez to jakby możemy wygenerować sobie takie badge. I tutaj jest taki wygenerowany badge, że mamy coverage na poziomie 82%. Ten test jakby przechodzi, mamy prawie 1000 testów i 5000 asercji. I to jest działa na tej zasadzie, że jak ten cały test przejdzie, to ty GitHub Actions dodaj mi do repo te badge. I ono po prostu jakby to wszystko jak przychodzi, to on usuwa badge'a takiego i dodaje badge'a takiego. Jakby na podstawie tych testów, które tam się potworzyły. I to można zrobić w ten sposób właśnie, że można zrobić w ten sposób, że tu mamy code coverage, że też właśnie korzystamy z takiej akcji, która się nazywa add and commit. Tutaj, tutaj jest też wyżej taka akcja upload artifacts, o tym mówiłem, że w trakcie wykonywania testu. Można dodawać rezultaty tych plików, rezultaty tych jakby tego, co się wykonało jako pliki. I tutaj mamy plik, który jest zipem i w nim mamy ten cały code coverage, który jakby możemy sobie przeanalizować, te wszystkie metody, które tam były. I mamy te dwa badge wygenerowane, nie? Też możemy sobie to ściągnąć. Tutaj nie wiem, czy w tym miejscu, czy teraz działa Jest, czy nie działa. Wyłączyłem to, ale może cofniem się w przeszłość i kiedyś ten Jest działał. O, dobra, mamy jakiś Jest, który działa. I ten Jest, to jest expired, o kurczę. No ale generalnie Cypress, jak wykonuje testy end-to-end, to nagrywa, co dokładnie robi na ekranie i tutaj jakby widać, co on robi. I wtedy można sobie ściągnąć to wideo i zobaczyć. Najczęściej właśnie, jeżeli ten test
padnie, to można zobaczyć nie tyle w kodzie, co wizualnie, jak to działa. Może mam to gdzieś, może mam w innym projekcie. W Cypressie. To też przestało działać. Chyba się przestaliśmy w ogóle na tym skupiać. O dobra, tu jest jakiś Cypress wideo i tu mam podzielone na katalogi i mam ten MP4 tego wszystkiego, co tam po prostu się dzieje, nie? Jakby, że on wchodzi i klika, jakby tam, no te testy się dzieją. No to jest Cypress. To jakby to samo mam. Mam 500 takich sesji do nagrania za darmo, jeżeli to jest open source, na Cypress Dashboardzie online i wtedy mogę sobie to przeglądać, ale jeżeli nie chcę z tego korzystać, z tej płatnej wersji, to mogę jakby sobie też jakby nagrywać to i wrzucać to jako artefakty. Tam można stosować politykę tego, ile te artefakty są przetrzymywane. Tam widzieliście, że w którymś momencie tam był, że artefakt expired. GitHub to oczywiście tam kasuje po jakimś czasie, nie? Te artefakty są jakby takie, trzeba je na bieżąco analizować. One nie są jakby tam, żeby nie wiem, sprawdzić, co było w jakiejś akcji 2 lata temu, żeby ją pobrać. I tak jak jeszcze możemy publikować do NPM-a, to też możemy publikować do Dockera. I jeżeli mamy Dockerfile, który jakby może nam zbudować obraz cały jakby z kodu, to możemy też zdefiniować akcję Docker Build, która jakby nam będzie przez QEMU budować i publikować do huba. Czyli jak ja mam tutaj admin i sobie też tworzę tag i mam tag 003 i on ma mi jakby opublikować do Dockera, no to on po prostu po kolei jakby przekazuje te wszystkie, wykonuje te wszystkie akcje, loguje się do Dockera i na samym końcu jakby tworzy ten obraz i go publikuje. I na Dockerze wtedy mam to zrobione, jest opublikowane i te tagi też się jakby zgadzają, tak, że tam miałem 003 i tam też jest 003, ten tag. To jest fajne, bo w momencie, w którym Docker zmienił licencję, to nie ma autobuildów. Kiedyś to się ustawiało tutaj w settingsach jakby repozytory, żeby na web, przez webhooki jakby automatycznie z brancha budował obrazy. No teraz za tą opcję trzeba zapłacić i to sporo, a można ją mieć za darmo tutaj. I co jest w ogóle fajniejsze, to jest o wiele szybsze niż tamtą, niż same budowanie z Dockera. To tutaj naprawdę jest szybkie, nie? Bo tutaj 6 minut, nie? Buduje taki dość skomplikowany obraz. Jakby on jakby tworzy, w sensie on buduje całego UnDesigna, który jest bardzo zasobożerny, i publikuje tylko jakby efekt w sensie tego eksportu i to też jest w sumie tylko plik HTML i co jest też no właśnie, że na samym końcu taki Docker zajmuje 60 mega, nie, a jest całą apką. I tak samo tutaj to mam też zdefiniowane, że jak sobie opublikuję wersję w API, to też mi API buduje. To jest już trochę bardziej zaawansowane, bo tutaj już mamy prawie giga, nie? Tych danych wszystkich, ale tutaj mamy wtedy wpakowane cały jakby Laravel, wszystkie no, paczki, tam jest, nie wiem, kilkaset endpointów, różne tam rzeczy i to się odpala w kilkanaście sekund. Mamy gotowe API, więc to jest też całkiem przydatne. I to nawet a publikacja tak wielkiego Laravela trwa 2 minuty. Czyli
Laravel i Composer są o wiele szybsze niż NPM, ale to zawsze wiedziałem. No i to takie, no oprócz tego mamy te wszystkie badże, z których tam możemy korzystać, czyli mamy link do dokumentacji w Cypressie, która przestała działać, nie wiem czemu. Mamy integracyjne testy, które failują, aczkolwiek nie wiem czemu failują. Cypress, który failuje, bo ja już go zablokowałem. Tu mamy takiego badża ilość downloads, możemy sobie z Composera to wrzucić. Z Pakagista jaka jest wersja, licencja, maintainability to jest z Code Climata. To też jakby się dzieje też automatycznie przez te akcje. Jakie tam mamy akcje jeszcze zdefiniowane? Cypress, Docker Build, Code Coverage, testy i Swagger. No i to w sumie wszystko, co wam chciałem pokazać. Jeszcze jakieś pytania? Tak, te akcje, które pokazywałeś, to znaczy budowanie Dockera i nagrywki z Cypressa, to jest specyficznie zrobione dla GitHuba, czy ja jestem w stanie na przykład tego typu rzeczy popchnąć też na pipeline inne, typu nie wiem, właśnie na GitLaba czy na Bitbucketa? Nie wiem, jak jest na Bitbuckecie, na GitLabie, jesteś w stanie to samo zrobić, z tym, że tutaj jakby ja nie korzystałem z tych, w sensie korzystałem z GitLaba i jeżeli mamy wersję self-hosted, to musimy sami te runnery skonfigurować i postawić. W Bitbuckecie nie wiem. A tutaj mamy je jakby za darmo, o ile korzystamy z publicznych tych. I one są dość mocne. W tym projekcie raz było tak, że zabiliśmy tego runnera i wtedy jest opcja taka, że gdzieś to tu jest. No nie wiem, gdzieś jest ta opcja, że możemy dodać własnego runnera, nie? W tym wszystkim. Może pod action tam jest jakby strzałka, że można rozwinąć więcej. Tak, runners. No i tutaj mamy, że z komputera Gutara jest dodany runner, który nic nie robi, nie? I on jakby wykonuje te akcje. Jeśli chodzi o to budowanie, no to musisz mieć obraz, który jest, służy do budowania. Czyli najczęściej to jest Docker i Docker albo coś innego. Wydaje mi się, że w GitLabie to jest automatycznie, w Bitbuckecie nie mam pojęcia. No tutaj jakby korzystasz z tego, no jakby z makr, które są dostarczone w ogóle przez Dockera, nie? Znaczy chyba przez Dockera, nie, mają prefix Docker, więc mam nadzieję, że to oni dostarczyli, a nie ktoś im ukradł. I no i jakby korzystasz tylko, wiesz, no to jest, masz 20 linii kodu, nie, do zbudowania Dockera, no to jest dość jakby imponujące, nie, że tak można to zrobić. I tutaj no tego z BuildX-a korzystasz, nie, więc o ile jakby ten BuildX jest masz ten Mobi Build Kit, to o ile on jest jakby wbudowany w GitLaba czy w Bitbucketa, no to tak, a jak nie, no to będziesz musiał sam jakby zdefiniować obraz, który buduje obraz. I mam nadzieję, że ci odpowiedziałem. Co do NPM-a, no to tak naprawdę jakby NPM Publish jest, znaczy NPM Publish to jest komenda, która jest zbudowana w NPM-a, a NPM jest zbudowany w Node'a, więc to jest jakby to, co tam się dzieje w tym SDK, to jest jedyne to, co, że on się po prostu jakby loguje przez token. Tak, że on jakby używa NPM tokena, który jest zapisany w secretach i jakby robi NPM version, czyli on jakby wersjonuje i NPM Publish, to jest wszystko, nie? Fajnie, fajnie. Dobra, jeszcze jakieś pytania?
Ktoś ma? Ale się wstydzicie zadawać pytania.